W kole środkowym stoi Adrian Paluchowski, najskuteczniejszy strzelec Wisły. Czeka na sygnał od arbitra na rozpoczęcie tego spotkania. I zaczęli. 21. kolejka trzeciej ligi grupy czwartej. Krzo kontra Wisła Puławy. Trzydziestodwuletni boczny obrońca bądź pomocnik. Uwaga, teraz było bardzo groźnie pod bramką Kacpra. Koło tyło. Zagranie na lewą stronę boiska. Teraz będzie bardzo groźnie. Ale pomylił się Adrian Paluchowski. Choć 5 goli to jest bilans w Ekstraklasie obecnego napastnika Wisły Puławy. Mężyk. Mądre zagranie do Chrzanowskiego. Ma teraz dużo miejsca gracz Krzo, ale niedokładne, niecelne. ŁKS-u jednak tuż przed zakończeniem pierwszej części gry Ostrowczanie zdobyli gola na 3-1. Teraz uwaga! Ależ w doskonałej sytuacji znalazł się Szymon Stanisławski z drużyny Wisły Puławy, tak więc nie było szansy, żeby którykolwiek z graczy Krzo do tego dośrodkowania doszedł. Teraz fatalnie pomylił się Szydłowski. Ma sporo miejsca. Teraz Heba. Jednak czujnie w bramce Krzo Paweł Lipiec. Są trzy drużyny: Stal Kraśnik, Chełmianka oraz Podlasie, które mają jeszcze do rozegrania dwa mecze. Teraz było groźnie, ale nawet gdyby Wojciech Trochim trafił do siatki, to bramka nie zostałaby uznana z powodu spalonego. Naprawdę bardzo dużą siłą ofensywną dysponują gracze Wisły. Nie było tam chyba mowy o faulu na graczu Wisły Puławy. Od bramki rozpocznie Paweł Lipiec i to wydaje się będzie wszystko, jeśli chodzi o pierwszą część gry. Tak, nawet nie rozpoczął już Paweł Lipiec w drużynie gospodarzy Krzo Stolec Świętokrzyskich. Bez zmian Wojciech Trochim za defensora Krzo. Teraz fatalny błąd Dwużyńskiego i sytuacja dla Wisły. Kacprzycki zdołał jeszcze dziubnąć tą piłkę. Jest Tomasz Zając, ale nie było tam faulu. Ratuje sytuację Paweł Lipiec. Drozdowicz na moment zatrzymała się piłka w jego nogach. Zając. Ładna akcja. Wymienili kilka podań gracze Wisły. Całość zakończona celnym uderzeniem. Puchowski. Cofnął się trochę po piłkę gracz Wisły. Kolejne groźne uderzenie. Tym razem ta piłka trafia w boczną siatkę. Śniewskim. Ma dużo sił Zając. Przytomne zagranie do Putona. Było bardzo groźnie pod bramką Pawła Lipca te pierwsze minuty. Natomiast arbiter nie zdecydował się na ich pokazanie. Piłka do Kacprzyckiego, ale ten gol nieuznany, bowiem zdaniem arbitra na spalonym pomocnik Wisły. Graczy jest Michał Paluch, jest Jan Imiołek. Z wolnego zaklika. Persona i teraz, ależ blisko byli Trochim ze Stanisławskim, żeby domknąć to naprawdę dobre dośrodkowanie Tomasza Persony. Wisły Puławy to na lewym skrzydle oglądać będziemy Bartłomieja Bartosiaka. On rozpoczął w wyjściowej jedenastce poprzedni mecz z Podlasiem. Były gracz GKS-u Bełchatów. Pigiel do Bartosiaka. Bartosiak. Ucierpiał Kraśniewski, ale arbiter już wznowił grę. Stanisławski.
Stanisławski nie ma jeszcze nikogo w polu karnym, dopiero teraz. Paluchy, gol! Mamy 1-0 dla Krzow! 87. minuta, premierowe trafienie Michała Palucha. Pierwszy gol w tym sezonie Michała Palucha, fantastyczne podanie Szymona Stanisławskiego. Dobrze, że poczekał tą chwilę, bo domagają się zakończenia meczu sztab szkoleniowy oraz rezerwowi, jednak arbiter teraz właśnie w tym momencie kończy te zawody. Krzow Stolec Świętokrzyski pokonuje Wisłę Puławy 1-0 po trafieniu z 87.